Dzień dobry Państwu. Chciałabym poinformować, że dzisiaj w Sejmie odbyła się konferencja dotycząca sytuacji osób transpłciowych w Polsce i Szwecji. Konferencja była z udziałem pani Barbry Westerholm, która jest parlamentarzystką szwedzką, profesorem medycyny, pełniła wiele ważnych funkcji państwowych w Szwecji. Jest osobą, która doprowadziła do wprowadzenia w pełni ustaw związanych z osobami transpłciowymi, które dzisiaj obowiązują w Szwecji. Była uczestniczką naszej konferencji, miała okazję zapoznać się też z sytuacją osób transpłciowych w Polsce, która niestety jest znacznie gorsza niż w Szwecji, ale ja jestem optymistką, uważam, że wszystko przed nami. W Sejmie Ruch Palikota złożył ustawę o uzgadnianiu płci. Mam nadzieję, że pani marszałek dopuści szybko do debaty na ten temat. I chciałam prosić panią profesor, panią poseł o powiedzenie kilku słów na temat zarówno sytuacji osób transpłciowych w Szwecji, jak i w Polsce, bo miała okazję się z tym zapoznać, a jej punkt widzenia pewnie będzie ciekawszy niż mój. Ja natomiast będę także do dyspozycji państwa w razie wszelkich pytań. Dziękuję bardzo. Pani Barbara. Thank you very much. Well, in Sweden, we were the first country in 1973 to allow a change of sex. And we got a legislation which at that time seemed very modern. Dziękuję bardzo. Szwecja jest pierwszym z krajów świata, w którym już w roku 1973 wprowadzono rozwiązania prawne umożliwiające oficjalnie zmianę płci. Na owe czasy te przepisy były bardzo nowoczesne. But it required sterilization, that the person in question was unmarried and Swedish. Jednocześnie jednak możliwość zmiany płci była uwarunkowana kilkoma wymogami. Między innymi chodziło o wymóg sterylizacji, braku pozostawania w związku małżeńskim, jak również obywatelstwa szwedzkiego. But in Sweden there has been a change in attitude towards LGBT people over the years. Ale od tamtego czasu, przez ostatnie dziesięciolecia, w Szwecji nastąpiły istotne przemiany w nastawieniu do osób LGBT. And in 1994 we got our partnership legislation, which really gave a push to development of less homophobia. W roku 1994 przyjęto ustawę o związkach partnerskich, która rzeczywiście zmieniła sytuację osób LGBT i umożliwiła walkę z homofobią. So last year we decided that if you want to change sex, it is not required to have sterilization. You can remain married and you can also be of foreign origin. Z kolei rok temu przyjęto nowe przepisy prawne dotyczące zmiany płci, znosząc wcześniejsze wymogi związane z koniecznością sterylizacji, wystąpienia z ewentualnego związku małżeńskiego. Zniesiono również wymóg, by osoba poddająca się zmianie płci była koniecznie obywatelstwa szwedzkiego. And there are four centers now, medical centers, which help people in this condition. The question we are discussing is really concerning children now. When can sex change be performed? W tej chwili w Szwecji funkcjonują cztery ośrodki medyczne pomagające osobom znajdującym się właśnie w sytuacji wymagającej zmiany płci. Stoimy dzisiaj w publicznej debacie przed kolejnym pytaniem dotyczącym sytuacji dzieci, a mianowicie w jakim wieku należy czy można przeprowadzać operację zmiany płci u dzieci. And today scientific data were presented, which really will help us in Sweden, data from Poland, scientific work, which will help us in Sweden to solve this question of age.
dzisiaj, również podczas dzisiejszej konferencji, miałam możliwość zapoznać się z danymi naukowymi opartymi o badania prowadzone w Polsce. Te dane dopomogą nam również w Szwecji w zmierzeniu się z pytaniem o to, w jakim wieku można dokonać korekty płci u dzieci. And I would say that in Sweden a majority of people are in favor of a positive development for LGBT people, and you know, the Pride Festival in Stockholm each summer is just something special. Muszę też powiedzieć, że w Szwecji ogólne nastawienie społeczne wobec osób LGBT jest coraz bardziej pozytywne. Warto też wspomnieć o dorocznym, odbywającym się latem w Sztokholmie festiwalu paradzie dumy gejowskiej i lesbijskiej. And here I have a photo from last summer. 35,000 people participated in the parade and 350,000 watched it. And you can see here maybe what it looked like on one of the main streets in southern Stockholm. Chciałam Państwu pokazać zdjęcia z zeszłorocznej parady w Sztokholmie, w której uczestniczyło 35 tysięcy osób. Przyglądało się jej 350 tysięcy osób. Tak było rok temu. To jest zdjęcie z jednej z ulic na południu Sztokholmu. To tyle z mojej strony. Chętnie odpowiem na Państwa pytania. Bardzo proszę. I could talk hours about the experience here, how to combat homophobia and the different shapes of homophobia, but I know you have very little time to listen. Ja mogłabym godzinami mówić o tym, jak można walczyć z homofobią, przyjmującą przecież różne postaci, ale wiem, że Państwo mają niewiele czasu. Może jakieś pytania? Ja jeszcze tylko dodam na zakończenie, że problem osób transpłciowych jest rozwiązany prawnie w większości krajów europejskich. Niestety w Polsce ten problem nadal trwa. Co prawda zmiana płci w Polsce, korekta płci w Polsce jest możliwa, ale odbywa się ona z naruszeniem praw człowieka i nie ma żadnego prawa, żadnej ustawy, żadnych rozporządzeń, które tym dyrygują. Działa to na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego z 1995 roku, w którym osoby transpłciowe pełnoletnie, chcące czy decydujące się na zmianę płci, muszą w cudzysłowie oskarżać swoich rodziców i stawiać ich jako stronę w sprawie. Ten stan prawny chcemy zmienić, chcemy także zaproponować w tej ustawie wiele rozwiązań, które będą powodowały, że osoby transpłciowe nie będą dyskryminowane w Polsce. I must add that we will have a more detailed legislation about transgender questions and the sterilization later this year, because there were many laws which had to be changed, but no physician is performing sterilization since quite some time. So there are many people who have changed sex who are waiting for the document that their identity number is being changed. Maybe they underwent the necessary treatment 3 or 4 years ago. So they are just waiting to get the form, and that they will get July 1st this year. Ja może jeszcze wspomnę o tym, że nowe przepisy prawne, ustawowe, przepisy rozporządzeń, o których wspomniałam, w odniesieniu do zmiany płci, wchodzą w życie w Szwecji latem tego roku, w czerwcu tego roku, ale chcę podkreślić, że już od dłuższego czasu żadni lekarze w Szwecji nie prowadzą przymusowej sterylizacji. Natomiast też w tej chwili w Szwecji, w związku z zaistniałą sytuacją, wiele osób czeka na dokończenie procedury zmiany płci poprzez uzyskanie odpowiedniej dokumentacji, w szczególności odpowiednika naszego PESEL-u, a więc to są osoby, które przeszły procedurę korekty płci już jakiś czas temu, czasami nawet 3-4 lata temu, ale wciąż jeszcze czekają na ten ostatni moment, co nastąpi z pewnością od 1 lipca. To jeszcze raz Państwa szansa na zadanie pytań. Jeżeli nie ma, to dziękujemy serdecznie za udział w konferencji. Dziękujemy bardzo.